Na pięć pijanych osób z kluczykami od samochodu mogło kupić alkohol w sklepach w Dąbrowie Górniczej. To efekt badania przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Robson. Sprawdzono też, jaki dostęp do alkoholu mają nieletni. W sprawie przyjrzał się Paweł Jędruśk. To marzec tego roku i żory. To z kolei kwiecień i Lubliniec to natomiast śmiertelny wypadek w Częstochowie z ubiegłego roku. Wszystkie z nich łączy jedno. Sprawcy byli nietrzeźwi, a statystyki drogowe już w tym roku są po prostu złe. W 10 miesiącach odnotowaliśmy 77 wypadków spowodowanych przez pijanych kierowców. W tych wypadkach niestety 14 osób zginęło. Nikogo nie trzeba przekonywać, że połączenie alkohol plus samochód to nie jest dobre rozwiązanie, ale okazuje się, że mając widoczne kluczyki w dłoni i będąc pijanem, bez większego problemu Kupimy alkohol w sklepie, tak wynika z badań, które przeprowadziło stowarzyszenie Robsan w Dąbrowie Górniczej, pijanych kierowców grali aktorzy. Znakomicie bełkocą zataczają się, czuć od nich alkohol, ponieważ są skrapiane alkoholem, no i faktycznie wyglądają jak bardzo nietrzeźwi klienci. Okazało się, że 4 na 5 takich osób bez problemu kupiło alkohol. Co ciekawe, proporcja odwróciła się, gdy druga z podstawionych osób w kolejce zwracała uwagę sprzedawcy, komu sprzedaje alkohol. Takie badania to element akcji profilaktycznej, która jest pomysłem m.in. Rady Seniorów w Dąbrowie Górniczej. W różnych dzielnicach sama widziałam, zwracałam uwagę, gdzie sprzedawano, sprzedawano nieletnim, sprzedawano prawdopodobnie kierowcom, bo on za chwilę wsiadał sam. Podobne badania były już przeprowadzane w innych miastach w regionie i w planach są kolejne. Celem akcji było uwrażliwienie sprzedawców na problemy wynikające czy konsekwencje, które mogą wynikać ze sprzedaży alkoholu osobom, które są do tego nieuprawnione. To z jednej strony. Z drugiej strony, wynik tych badań ewidentnie wskazuje na to, że nasza reakcja na sprzedaż alkoholu nieletniemu albo pijanemu kierowcy może po prostu uratować czyjeś życie.